Program zawiera audiodeskrypcję. Czołówka programu. Na niebieskim tle animacja planety Ziemia i napis Najnowsze informacje. Wnętrze hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie, a na niej dzieci z przedszkola Leśnych Ludków, które prezentują przygotowane układy taneczne oraz wokalne dla swoich rodziców i dziadków. Impreza przedszkolakom pod choinkę odbywa się po raz 20. Tańczące dzieci w czapkach Mikołaja. Mężczyzna trzyma na rękach dziecko. Mężczyzna nagrywa występ telefonem. Klaszcząca publiczność. Tańczące dzieci w czapkach Mikołaja. Cieszące się rodzice. Kolejne ujęcia dzieci. Wielkimi krokami zbliżają się najpiękniejsze święta w roku. Święta Bożego Narodzenia. Tradycyjnie jako jedno z pierwszych świętowanie rozpoczęło przedszkole Leśnych Ludków, które zaprosiło rodziny swoich przedszkolaków do hali Gminnego Ośrodka Sportu, by tam, przy smacznych wypiekach, świątecznej muzyce i występach najmłodszych, rozpocząć świąteczny czas. Wypowiedź Karoliny Szarolety. Spotykamy się tutaj po raz 20. Jest to koncert przedszkolakom pod choinkę organizowany przez Przedszkole Leśnych Ludków. Na tym koncercie występują dzieci, które są przygotowywane przez nauczycieli. Jest kiermasz ich ozdób, które one przygotowują same. Zaangażowani są w to również rodzice, przede wszystkim Rada Rodziców. Cały dochód z kiermaszu przeznaczony jest na zasilenie konta Rady Rodziców. Podczas tegorocznego spotkania nie zabrakło oczywiście niespodzianki dla najmłodszych w wykonaniu rodziców, którzy od kilku lat przygotowują spektakl. Wypowiedź Justyny Włodarczyk. W tym roku zabawki na choinkę. Oczywiście przyświecał nam ten sam cel, czyli sprawienie radości naszym dzieciakom. Natomiast muszę powiedzieć, że w tym roku wyjątkowo udało się to dzięki współpracy wielu, wielu ludzi, czyli rodziców zaangażowanych i w przedstawienie, w przygotowanie kiermaszu, i przedszkola, pani dyrektor, no i naszych wspaniałych nauczycielek, także sama przyjemność. Tegoroczny spektakl jak zwykle zaskoczył młodych widzów i sprawił wiele radości. W przedstawieniu chodziło o to, żeby pokazać przyjaźń między zabawkami na choinkę, o to, że nikt nie będzie wykluczony, że wszyscy mogą znaleźć radość i magię w magiczny świąteczny wieczór. Tegoroczne, jubileuszowe spotkanie przedszkolakom pod choinkę było dedykowane osobie, która stworzyła tą wyjątkową imprezę. Wypowiedź Karoliny Szarolety. Inicjatorem ogólnie tych wszystkich koncertów była pani Agnieszka Michalak, moja poprzedniczka, była pani dyrektor, która dzisiaj również była naszym honorowym gościem. Można powiedzieć, że ten 20. koncert był tak troszkę dla niej, był honorować jej cały pobyt tu w naszej placówce i wszystko, co dla nas zrobiła. Podczas spotkania odbyło się jeszcze jedno ważne wydarzenie. Odbyła się zbiórka pieniędzy na rzecz Andrzeja. W tym roku również zbieramy pieniążki na naszego absolwenta przedszkola Andrzejka Michalskiego, który jest ciężko chory i potrzebuje pieniążków na rehabilitację. Również dla Andrzeja zbierano pieniążki podczas drugiej imprezy, która odbyła się 2 grudnia, tym razem w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej. Wypowiedź Sylwii Szenk. Dzisiaj spotkaliśmy się na tanecznych Mikołajkach, organizowanych przez Zarząd Osiedla Suchy Las. Jest to impreza dla dzieci i dla nieco starszych. A naszym głównym celem i chyba najważniejszym celem jest to, że zbieramy pieniądze dla naszego małego sąsiada Andrzeja, ucznia szkoły podstawowej nr 1 w Suchym Lesie. Kobieta maluje twarz dziewczynce. Kobieta z mikrofonem na scenie. Idące dzieci. Mężczyzna w słuchawkach. Na scenie tańczą dziewczyny i mają na głowach czapki Mikołaja. Wypowiedź Sylwii Szenk. Oczywiście przygotowaliśmy atrakcję. Na scenie głównej mieliśmy tańce z panią Romką. Mamy iluzjonistę, który jest pierwszy raz z nami i u nas. Oprócz tego mamy DJ-a Marcina, który prowadzi nam całą imprezę i puszcza muzykę. O godzinie 18 mieliśmy mikołajkowe salsation, na którym się świetnie bawiliśmy. Ale oczywiście mamy kiermasz, mamy kącik ze słodkim, mamy watę cukrową, mamy też panią, która świetnie maluje twarze. Cały dochód z kiermaszu jest przeznaczony oczywiście na naszego sąsiada Andrzejka, jak i również wolontariusze chodzą na sali i tam też również są zbierane pieniążki. Tańczące dzieci, zakończenie programu, logo gminy oraz data 2023.